Minęło Wesce i Marta Szymik-Telesz. Witam i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka, w którym to wójtowie i burmistrzowie powiatu cieszyńskiego specjalnie dla Was podsumowują to, co działo się w minionym miesiącu w zarządzanych przez nich gminach. Tym razem będzie to wrzesień. Dowiemy się, co słychać w Brennej. Szanowni Państwo, turystyka w naszej gminie rozwija się bardzo prężnie, czego przykładem może być 10. Śląski Rajd Turystyczny Bez Barier, który końcem września miał miejsce na terenie naszej miejscowości. Ponad 1000 uczestników uczestniczyło w tym rajdzie. Cieszymy się, że była to największa impreza zarejestrowana w Ministerstwie Sportu. Wszyscy mogli podziwiać przepiękne krajobrazy i szlaki turystyczne na terenie naszej gminy. A obecność osób o ograniczonej sprawności była dla nas dodatkową radością. Szanowni Państwo, znajdujemy się na ulicy Słonecznej w Górkach Wielkich, ulicy, która została poddana całkowitej przebudowie. Przebudowa miała miejsce na długości 400 metrów. Ten odcinek kosztował nas ponad 880 tysięcy złotych. Zrealizowany był z pełnym projektem budowlanym i wszystkimi uzgodnieniami związanymi z tą inwestycją. Cieszę się niezmiernie, bo mieszkańcy bardzo długo czekali na remont tej drogi. Udało się, myślę, że wszyscy będą bardzo zadowoleni. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Beskidzkim Domu Zielin Przytulia, miejscu, gdzie pielęgnujemy tradycje naszych przodków. W tym miesiącu, 25 października o godzinie 18, zapraszamy wszystkich do tradycyjnego kiszenia kapusty. Kiszenie polegające na deptaniu tej kapusty w beczkach, tak jak to było dawniej. Chcemy, aby młode pokolenie zobaczyło, jak nasi przodkowie przygotowywali się do tego okresu zimy, dbając o witaminę C i swoje zdrowie. Wszystkich serdecznie zapraszamy. To było podsumowanie września, a już teraz zapraszam bardzo serdecznie do oglądania kolejnego odcinka Minęło Wesce i do zobaczenia.